Cześć wszystkim, DJ Mario znowu na antenie. Słuchajcie, po ostatnim moim filmiku złapałem infekcję tej rany, którą mam na głowie. No i wziąłem 3 paracetamole, bo taki ból głowy miałem, że no, ciężko było wysiedzieć. Te 3 paracetamole nie pomogły. Godzinę później wziąłem jeszcze naproxen, też taki bardzo silny lek. Też mi nie pomógł, więc o trzeciej nad ranem dzwoniłem po ambulans do szpitala. Zabrali mnie tutaj do Dunstan i zaraz tego samego dnia, po tej niefortunnej nocy, przewieźli mnie do Cambridge, gdzie tam dali mi antybiotyk na 3 tygodnie, z czego 2 tygodnie spędziłem w szpitalu. Tydzień jeszcze po szpitalu musiałem sobie, że tak powiem, wkuwać, dawać w żyłę. Także nie było ciekawie. Ten antybiotyk chyba bardziej mi szkodził, ale najważniejsze, że infekcja przeszła, bo w ostateczności mieli mi znowu otwierać czaszkę i czyścić to wszystko. Nawet wkuwali mi się taką końską igłą w kręgosłup, żeby spuścić ten płyn z głowy. No, nie polecam nikomu, ból przeokropny. Jednemu lekarzowi nawet już podziękowałem, bo nie mógł się wkuć mi w kręgosłup. Straszliwie bolało, więc poszedł na naradę, bo dali mi tyle przeciwbólowych, miejscowych, że on powiedział, że już jest ponad normę i musi się wkuć, ale mówię, nie da rady, tak mnie bolało, więc poszedł na naradę. I przyszedł inny lekarz, który, no wiadomo, dłużej czekaliśmy. Drugi lekarz wkuł się bez problemu, tam przy samym końcu mnie tylko zabolało. Ale to powiedział, żebym wytrzymał, bo to już jest sam koniec, więc zacisnąłem zęby i jakoś wytrzymałem. No i spuścili ze mnie ten płyn. Antybiotyk mi pomógł, później jeszcze jeździłem na sprawdzenie, oddawałem krew. Zobaczyli, że krew jest czysta, nie ma żadnej infekcji. Więc o tyle było dobrze. Oczywiście przegapiłem wtedy swoją wizytę u onkologów, bo byłem w szpitalu, gdzie mówiłem lekarzowi, że mam wizytę z onkologami, żeby dały mi znać, że ja leżę w szpitalu, że nie przyjdę i tak dalej. Powiedział, że to załatwi, jak się okazało, no nie załatwi tego. Teraz byłem w zeszły piątek właśnie na wizycie z lekarką, w sumie to z dwiema i z pielęgniarką jeszcze, więc wiem już, jak będzie wyglądać moja radioterapia i będzie tylko radioterapia bez chemii, o tyle dobrze. Nie będą mnie tatuować nigdzie, żadnych znaków mi robić na czuprynie, że tak powiem, ale no ogolą mi włosy tak czy siak, bo w tym miejscu, gdzie będzie naświetlanie, włosy i tak wyjdą, więc naświetlanie będzie wyglądać tak, że zaczynamy w styczniu, nie wiem jeszcze którego dokładnie, bo czekam jeszcze na list ze szpitala, muszę jechać porobić tomografię, oni też się muszą do tego przygotować, po prostu teraz tego nie chcemy zaczynać z tego względu, że święta idą, Bożego Narodzenia. I po prostu oni nie chcą przerywać. To będzie 6 tygodni trwało. 6 tygodni od poniedziałku do piątku. I będę mieszkał w Cambridge, tam w szpitalnym hostelu. Także tam są też jakieś efekty uboczne, oczywiście, jak zawsze. Takie długotrwałe to są. Na oczy może się rzucić, mogę dostać oczopląsu. Gdzie to pani doktor powiedziała, że gdyby coś takiego się stało, to naprawią mi wzrok. No i jeszcze było jeden. Ale to chyba... Co to było? Już nie pamiętam, ale to nie było jakieś takie ważne. Nie przejmowałem się tym, dlatego pewnie nie pamiętam. Krótkotrwałe to będą takie podczas terapii, tak jak zmęczenie, mogą być wymioty, pieczenie skóry tam, gdzie jest naświetlane. Dlatego też tam jest napisane, żebym sobie zaopatrzył się w krem, taki E45 to się nazywa. Widziałem go w sklepie, także
nie będzie z tym problemu. Może być też, że będę czuł się po prostu chory, tak jak przeziębiony, więc no zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że tak nie będzie, że będzie lepiej. Więc mówię, będę jeździł tam w poniedziałki rano i w piątki na wieczór wracał, bo oczywiście karaoke już trzeba prowadzić. Już wróciłem. Od miesiąca już gram, już prowadzę. I to na razie tyle. No, myślę, że następny filmik ukaże się już po radioterapii, po nowym roku. Życzę wszystkim udanych świąt, szczęśliwych przede wszystkim, zdrowych i szczęśliwego nowego roku. Do zobaczenia następnym razem.